Siema, witam Was bardzo serdecznie z pierwszego dnia Tatu Czemgoszy w Lubinie. W dniu dzisiejszym będziemy prowadzić warsztaty oraz indywidualne omawianie każdego z projektów. Stary skład już znacie, mianowicie Tomek Torfiński, Szymon Szumala oraz Marcin Lewski. Dołączy do nas Mariusz Wawrzycki w roli mastera. Bardzo często spotykamy się z tym, że ścieżka każdego tatuatora, ta plastyczna i tatuażowa, się rozmijają. W każdym tatuażu chcemy znaleźć coś innego. Do nas były zarzuty, że będziemy bardziej przychylni tatuażom realistycznym, jakby każdy z naszej trójki się z tego wywodzi. Nie bez przyczyny poruszyliśmy temat realizmu w tatuażu. Wydawałoby się, że prosta droga do wykonania dobrego tatuażu i prosta w samym rozumowaniu, no i nic bardziej mylnego. Jak weźmiemy sobie, przeanalizujemy wygranych, to tak naprawdę tylko jedna realistyczna praca została wyróżniona, a reszta ma ten swój indywidualny szmer. To, czego my szukamy, to aby ta nasza forma plastyczna została przetestowana na skórze. Niejednokrotnie oczywiście to się zakończy porażką, ale tylko i wyłącznie tego typu działania dadzą nam klucz do sukcesu. Trzeba cofnąć się troszeczkę wcześniej i zobaczyć, czym człowiek zajmował się podczas swojego życia i jak przekłada to w tatuaż. Jeżeli wykonujesz rzeźbę, graffiti, malarstwo, szkicujesz, to jest już początek twojego stylu w tatuażu. Zazwyczaj to, co powstaje, to jest kompromis pomiędzy wizją moją a klienta. Oczywiście tak, żebym robił to dalej w zgodzie ze sobą. Mam postać z horroru Terry Fair, która jest dodatkowo przełamana naklejkami. Całość jest lekko komiksowa, troszkę malarska. Jestem tu przede wszystkim po wiedzę. Jeśli to w konsekwencji popchnie mnie dalej, to super. Na pewno będę miał fajne wskazówki na przyszłość. Jeżeli chodzi o obraz na płótnie, gra wszystko. Ja to widzę w ten sposób. Siadasz sobie, masz otwarte przedramię i w programie graficznym szukasz kompozycji z tego obrazu. Tylko nie traktuj tego zero-jedynkowo, że przenoszę ten obraz na skórę, bo to już uzgodniliśmy, to nie wyjdzie. W fazie projektowania zacznij rezygnować z poszczególnych elementów, bo płótno obroni się, mamy to w prostokącie i mamy to dopowiedziane, widać tu tło. Tu fajnym elementem tego tła jest to, że od czarnego budujesz do światła, które wyciąga tą twarz, a tego na przedramieniu nie zrobimy. Po prostu przeprojektuj to, ale sam zamysł, sam twój pomysł i sam ty w tatuażu jesteś autentyczny. Także ja bym to zostawił, bo jest super. Już od razu wali z tej ilustracji twoja osobowość. Bardzo mi się to podoba, jest to bardzo ciekawe wizualnie. Zastanowić się, w którym miejscu to umiejscowisz i no tutaj, kurczę, powiem ci, że też ciekaw jestem, jak z tego wybrniesz. Ale bardzo potencjalna stylowa. Udowodniłeś nam, że technicznie jesteś dobry. Delikatnie odciąłbym się od tego i skupił się na takiej drodze, gdzie myślisz tego typu tematami i już oscylujesz sobie, wiesz, wokół jakichś takich klientów na swoje własne realizacje, bo tego nie musisz szukać, to już znalazłeś. Nie? Kompozycja fajna, tylko no rozciągnąć na pół ręka w taki, by było super. Kontrastowałbym to trochę bardziej. No, na płótnie to się obroni, na skórze bym też się skontrastował, bo musisz o tatuażu myśleć też, jak on będzie za 5 lat się trzymał, nie? Tym bardziej, że cyfrowo możesz spróbować, zobaczyć, czy ci pasuje, czy nie, na suwakach zmienić kolorystykę, światła i tak dalej, nie? Z twoją osobą wizualnie to się zgrywa. Stary nawet nie wiesz, jakie to jest ważne, naprawdę, bo to musi się zgrywać, nie? Jakbyś tutaj świnkę Pepe tatuował, to stary, ja bym nie uwierzył w twoje, wiesz. Twoje treści, które chcesz przekazać, nie? Styl według mnie to nie tylko właśnie jakby taka
sfera wizualna, zabiegi, efekty, tylko też troszkę tematyka. Ja bardzo lubię postać. Kobieca twarz, no to jest w ogóle taki nie do wyczerpania według mnie temat. Chciałabym otrzymać troszkę motywacji takiej właśnie do rozwijania tego, stawiania na właśnie tą swoją stylistykę, no bo często jest tak w pracy z klientem, że jednak chce się człowiek dostosować do tego, żeby pasowało. Trzeba trochę jednak postawić na swoim i klientowi przetłumaczyć i to często na dobre wyjdzie. Można by naprawdę fajnie tak malarsko tutaj się pobawić. Mamy tyle połączeń technicznych, styli, wykonania, tyle zmian igieł, którymi moglibyśmy wykonać poszczególne elementy, że naprawdę wyniesiesz bardzo dużo z jutrzejszego dnia, a jeszcze jak to obronisz w fajny sposób, to naprawdę masz duże szanse z tym projektem. Z rozmachem, wiesz o co chodzi, przełamać te standardy, że musi się tu mieścić i tyle. Nie musi, nie? Zobacz sobie, jak robi to Samuel Potucek, nie? On ma ten marazgi, on ma te pędzle, te nawarstwienia farb jakby wytatuowane, ale on też to sobie przestudiował, malował obrazy na grubo tymi olejami, fotografował, wiesz, studiował i on to sobie wypracował na płótnie, a potem nauczył się to tatuować, nie? Ale to trzeba śmiało zaznaczać, bo to jest takie, chciałabym, ale boję się, a ludzie pomyślą, wyjechała linią na przykład, nie? Bo coś, rozumiesz? Albo nie dobiła. A jak chcesz to zaakcentować, no to kurde, musisz zaakcentować, nie? Fajne wyjście, no, do łączenia i dużo możliwości. Twarz tak pasować w to ramię, by też to fajnie współgrało z mięśniami. Gdybym to miał tatuować na twoim miejscu, to wszystkie te takie anatomiczne wyrysowania nosa, te linie pomocnicze, to też bym wrzucił sobie na ten tatuaż, bo to dodaje takiego sznytu. Nawet jeśli to jest rysunek na zdjęciu, ja bym wolał na tym tatuażu troszeczkę takiego więcej brudu rysunkowego, aniżeli takiego wygładzonego tego koloru. I tu jest fajna baza. Ja ci pokażę jutro, jak ja bym to skonstruował na części twojego tatuażu, żeby faktycznie ten cały walor rysunkowy z malarskim połączyć. Lubię rysować smutne rzeczy, inspirując się hip-hopem polskim. Obecnie jest tak słaby, że aż przykro słuchać, nie? I z automatu robi się przykro i po prostu, no, jakoś tak lubię to przelewać w moje prace. Można powiedzieć, jest to taka trochę interpretacja piosenki Pei, Głucha noc. Generalnie po całym wydarzeniu chciałbym wiedzieć, co mogę dalej ze sobą robić. Na razie czuję się, prawdę mówiąc, tak lekko zgubiony. Nie wiem, jak mogę tak jakby siebie dalej popchnąć. Graficznie jest bardzo fajnie, mi się podoba. Fajna ma maniera kreski. Jest to wszystko przemyślane, w którą stronę ta faktura jest fajna. Tylko żeby się to wyróżniało na tatuażu. Więcej też tego pół tonu musi być, bo nie wiem, czy ty go nie potrafisz zrobić na skórze, czy po prostu nie widzisz, gdzie on powinien być. I teraz sobie zobacz, co się dzieje, jak dochodzą do tego pół tony, o ile bardziej ciekawa jest ta ilustracja od razu. Wymyśliłbym sobie graficzne gwiazdy wokół tego, na zasadzie, wiesz, graficzne wykończenia i zrobił to jako element tła. Wiesz dlaczego? Bo wszystko masz obkonturowane dookoła, no nie? I ten tatuaż jest taki zero-jedynkowo położony jak naklejka. A dodajesz element na zasadzie gwiazd i kompozycyjnie wyciągasz sobie, w którą stronę chcesz. To znaczy, chcesz, żeby tatuaż był dłuższy, bo na przykład jest na dłuższym elemencie ciała, wyciągasz tymi gwiazdkami i on wizualnie już jest długi. Bo wiesz, Szymon dał ci propozycję, też nie narzuca, nie? To jest jego wizja na to i tak dalej. Jeśli byś chciał mieć to jako jeden element, a wypełnić przestrzeń, to podstawowy błąd, o którym tu też już wielokrotnie się mówiliśmy, jest to, że rysowałeś to nie na zdjęciu miejsca, na którym będziesz robił ten tatuaż, nie? Dlatego ważne jest to zdjęcie na początku, cyk, i na tym komponujesz. Bardzo spójne są twoje rysunki i nad stylem już się nie musisz martwić. Według mnie to jest mega fajna, podjęta decyzja, że ty chcesz być artystą, który oscyluje w tej stylistyce. Mój styl określiłbym jako realistyczny, z elementami może jakichś surrealistycznych akcentów, jakichś takich dziwnych udziwnień, że tak powiem. Czarownice w takim mrocznym stylu,
Będzie to grey wash, ale z elementami czerwieni. To będzie krew, która będzie tam gdzieś przenikała przez ten projekt. Projekt, który przygotowałeś, jest genialny. Wytatuujesz to i spoko. I dołączysz do ekipy robiącej cieniowane, dark style'owe tatuaże na bazie zdjęć. Tego się już nie robi. Dla mnie to jest mimo wszystko osobno dłoń, która jest po prostu sobie tam gdzieś przed twarzą, ale za mało łączy. Może zahaczyć włosami może, czy coś, wiesz o co chodzi, nie? Żeby to w jakiś dialog puścić po prostu, ale kontrasty dla mnie są bardzo fajne. Jednak cały czas poszukujemy tego rozwiązania, do którego później dopasujemy klienta, a nie na odwrót. 15 lat temu kładziesz ten projekt, zaskakujesz, wygrywasz i ja mówię, kto to jest Daniel Szymczyk? W dzisiejszych czasach będziesz Danielem Szymczykiem z Lublina, który tatuuje. Ty zdobędziesz najwyższe noty w kompozycji, w nasyceniu i w tym wszystkim, co się nie zawiera w indywidualnym podejściu do tatuażu. Twój tatuaż czarno-biały wcale mocno nie stoi. On jest taki zrobiony, po prostu, jak z lat 90. A jeżeli chodzi o malowanie na graffiti na ścianie, no kosmos. W podejściu, w pomyśle, w rozkminie. W obrazach zupełnie inaczej. W graffiti, nie? Jest bardziej to fajne. To wiele zabiegów można wykonać, tylko mi brakuje tego dialogu, tylko o to chodzi. Czyli łapka powinna być w drugą stronę i uciekać, nie? Po co tutaj przyszedłem, po naukę i po doświadczenie, żebym mógł pójść o poziom wyżej. Surrealistyczna twarz, taka połamana w stylu graficiarskim trochę. Możesz się pokusić o światło alternatywne na to, bo na to jest kupę przestrzeni tutaj. I bym zrobił korespondencję z tymi magentami tutaj, nie? Wyszedłem od tego ciemnego, żeby zamknąć jakby tą kompozycję. Stąd bym też zaczerpał, przeszedł w te pomarańcze, które masz tu. I w prosty sposób to wychodzi od razu do przodu, nie? Na szybkości, nie? To jest, wiesz, jest na to fajny potencjał, jest pomysł. A jutro sobie usiądziemy, to już dopasujemy, żeby grało, nie? Zobacz, co robię czarnym, samym czarnym. Przyciemniam sobie tą kliszę, przez co kliszę wyciągnęło na spód i teraz zobacz, co robię dalej. Biorę sobie żółty kolor, rozjaśniam żółty. Zobacz, po co mi tyle tego? Patrz, co się dzieje z projektem. Zobacz, jedziemy. To jest to światło alternatywne, o którym mówił Max. Dalej, jadę sobie z tym światłem, maluję. Patrz dalej, różowy. Jadę sobie ze światłem, maluję. I teraz znowu szukamy czarnego. Już w miarę, w jedną sekundę poczyściłem projekt, że już bym chciał do niego usiąść. Bardziej o tak wyciągnąć to, jak tu masz graficznie i podcieniować twarz też, żeby z daleka była widoczna. Gdzieś te przy brzegach, tak bardziej tej czerni, żeby się nie było, że samo oko. W tatuażu jest dla graficiarzy miejsce. Ciągnę sobie w swojej galerii parę rzeczy, które mi mówią, kim ty jesteś. Rozumiesz? Ja, patrząc na jedną pracę, wiem, że tą następną też ty zrobiłeś. Tą następną też ty zrobiłeś i tą też ty zrobiłeś. W tatuażu tego nie ma w ogóle. Czy to jest zabieg celowy, czy nie, zostawiam to tobie, ale według mnie to w tatuażu powinno być 1:1. Koniec. Nie kupuj mnie tanimi trikami Igora Mitręgi połączonego z punchem lat 90., bo to jest mi niepotrzebne w ogóle. Ty masz swoją osobowość, zostawiłeś ją gdzieś tam w domu, tutaj o niej zapomniałeś. Człowiek tutaj przychodzi, widzi takie osoby i spodziewa się, że kurde, ten projekt nie będą jakoś tak, kurde, nie zachwalać, jakie to jest super i tak dalej, tylko co robię źle, co można poprawić. No bo o to w tym wszystkim chodzi, nie? Tatuuję od 12 lat. Dominuje realizm, nie? Czarno-biały. Czasami, no wiadomo, trzeba troszkę tego koloru dodać, gdzieś próbuję mieszać te style. Projekcik mój to będzie portret realistycznej kobiety. Chciałem połączyć realizm i trochę akwareli do tego dodać.
odbiorcy byłoby troszeczkę nieswojo patrzeć na ilustrację, która atakuje detalem z każdej strony i nie wie, na czym ma się skupić. Wycinasz poszczególne warstwy i naklejasz je troszeczkę na chybił trafił. Ja tu nie widzę takiego założenia, z którego ty wyszedłeś, żeby powstał ten wzór. Tak się zastanawiam nad tym takiem na dole, bo to jak ma być na przedramieniu, przy nadgarstku, zawsze te detale jest ciężej wydubać. Ja nie wiem, czy tutaj te gałęzie są tematem, czy ta twarz, czy te ptaszki w sumie, nie? Zacznij budować na projekcie pierwszy, drugi i trzeci plan. Zacznij kontrastować to mocniej i wyciągać te jasne elementy. Tą twarz bym powiększył, ograniczył ilość tych detali na tych gałęziach, bo będziesz się z tym dłubał. Zasada projektowania jest taka, że musi być powierzchni takiej, która skupia na sobie oko połowę, druga połowa ma już pozwolić oku odpocząć. Skontrastowałem, przyciemniłem tą twarz bardziej, żeby ci pokazać, o co mi chodziło, żeby było to też takie zrównoważone walorowo. Ciemne, jasne, detal, plama, ciemne, zimne, delikatne, mocne. To wszystko trzeba używać. Nie chcemy ci, wiesz, zrobić projektu ja czy Tofi, kasujemy to. Siadasz od początku i robisz to sam. Ja bym w ogóle takie ci zaproponował ćwiczenie w domu, żebyś sobie robił jednodziennie, nie? Weź sobie ściągnij jakąś referencję, nie wiem, żonę masz, no to niech ci rzuci temat i na tej referencji wyrysowuj historykę, którą ona ci narzuci. Dzięki, Tomek. Powodzenia. Drugi dzień to oczywiście dzień dziarania. Już za chwilkę poprzechadzamy się między uczestnikami, zobaczymy, co tam się u nich dzieje. Jestem mega podjarany, bo wątki troszeczkę się rozwinęły, te prace nabrały innego, lepszego życia. Co warto zauważyć drugiego dnia wspólnie z uczestnikami, też mentorzy, jak i master dopasowują wielkość wzoru. Także namacalnie możemy zobaczyć, jak zmienia się ten projekt i jak idealnie dopasować go do klienta. Zazwyczaj wykańcza klienta na koniec to jest to, że jak dojeżdżamy do połowy przedramienia na tym zgięciu, no to później na koniec może być już taka, wiesz, krytyczna sytuacja. Poradziłeś na początku i to jest bardzo, bardzo słuszne i sprytne zarazem, bo nie będziesz musiał pójść na żaden kompromis, jeśli chodzi o wykończenie tego tam później na górze, że musisz zrobić na szybko, byle jak i tak tylko po to, żeby podrapać skórę do skończenia, tylko już będziesz tam tylko faktycznie miał. No i no, bardzo sprytne i powiem ci, że no, robi wrażenie. Zacznij to delikatnie bronić, to znaczy wykończ sobie to na gotowo, myślę, że do tego momentu zasłoń to ręcznikiem, posmaruj wazeliną, bo nie możesz aż tak chaotycznie latać po tej pracy, po prostu to zajedziesz skórę, wiesz o co chodzi, tu na gotowo, bo ci nie starczy czasu, tu na gotowo umyć troszeczkę spokoju, za duży tu jest chaos, wykończ dół, zostaw go już do odsączenia i zajmij się wtedy górą. A tak to fajnie, powodzenia. Dociągniemy to do końca. Fajnie. No widzę u ciebie też, że i technika tatuażu fajnie siedzi. Pracujesz na dużych zestawach igieł. Mega, powodzenia. Tak jest progres bardzo fajny, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o jakość. Nie musiałeś iść na żaden kompromis, na razie sobie lecisz bardzo fajnym tempem, ale mówię, no jest kilka takich tutaj powierzchni, które są takie, wiesz, no jeszcze niedoprecyzowane, niedopracowane, a one później jakby już w tej ocenie, tak jak ci powiedziałem wczoraj, patrzymy sobie później też na anatomię, oczy, nos i tak dalej. Oko tam automatycznie leci, więc te wszystkie fragmenty, one powinny być po prostu dopracowane maksymalnie, a reszta już tak puszczona luźno, nie? Ale jak na razie jest super. Nie za bardzo lubisz w oświetlonym pomieszczeniu pracować, co? Znaczy wiesz, jest taka też zasada, że jak nie ma za dużo światła, to te kontrasty są o wiele fajniejsze, bo oko je bardziej wyciąga, więc jest w tym jakaś metoda. Już widzę, że w odniesieniu do tego, co wczoraj rozmawialiśmy, pokusiłeś się o to, żeby tutaj troszeczkę więcej tych ciemniejszych tonacji dodać i od razu widać, że to światło się lepiej
składa. Co myślisz pod kątem technicznym, jak to wygląda? Tak, teraz jest czytelny wzór, zarówno z daleka, jak i z bliska. Mhm. Fajnie wszystkie detale wyciągnięte. Mi się bardzo podoba to, że wiesz, wypełniłeś wielkością tak naprawdę całą tutaj powierzchnię uda i to jest fajne. Jeżeli wzór byłby mniejszy, to byśmy szukali tego wyciągnięcia, co ci mówiłem, tłem. Musielibyśmy czymś to uratować, ale tu kompozycyjnie jest spoko, bo i wypełnia udo w tą stronę i wypełnia udo w tą. No jest jak dla mnie idealnie dostosowana wielkość tego wzoru, a tak naprawdę no, jest duży. Zwracam honor po wczorajszym i widzę, że wiesz co robisz, także spoko. Jedyna rzecz, która tutaj jest, już to widać, nie wiem czy jak będziesz robił ten czerwony kolor na twarzy później, dobrze by było jakimś jeszcze ciemniejszym, takim bardziej bordowym, nieco zblendować to z tym cieniem tutaj, wiesz, bo jak się to wygoi, to może być tak, że będzie szary cień i bardzo jasny kolor i później wtedy to będzie jakby mocno z sobą, kurczę, się gryzło, nie? A tak jak będzie ten ciemny, bordowy kolor pomiędzy jednym i drugim, no to się tak wszystko ładniej zblenduje, nie? Ale progres dobry. Nie masz największego tempa pracy, można powiedzieć. Powoli. Nie, ale to też, wiesz, dobre wycieniowanie, no wbrew pozorom właśnie dużo też o realizmie rozmawiamy i wbrew pozorom, żeby to były gładkie cienie, to potrzebują tego czasu, nie? Żeby to wszystko wypracować. Fajnie. No ja już na przykład na dłoni widzę, że siedzą mi te cienie i bardzo ładnie sobie z tym poradziłeś. Fajnie. Musisz troszeczkę przyspieszyć, a tak to super. Tutaj było dla najwięcej dramaturgii, tak de facto wczoraj przy tych konsultacjach, a propos tego twojego graffiti, stylu i tego, co przygotowałeś. Tak naprawdę wybrnąłeś z tego świetnie, bo zrobiłeś taki kompromis pomiędzy jednym a drugim. I jeszcze w ogóle ten element korony, który dodaje kompletnie już, wiesz, takiego urozmaicenia do całej kompozycji, no to mi się bardzo podoba. Trzeba zacząć już to powoli wykańczać, a jeżeli chodzi o te białe elementy, to tu masz zostawione tylko pod biały, czy będziesz sobie jeszcze to jakimiś półtonami dobijał? Nie, mi się wydaje, że nawet tego białego nie będę wbijał, takiego czystego, bo jest jasna skóra i wolałbym zostawić. Fajna różnorodność techniczna, nie? Bo i kolor jest porządny, i cień jest porządny, linia też jest jak należy, także... Tak, coś się dzieje. No i też troszeczkę zmiana planów, bo wyciągnąłeś tą kompozycję nieco wyżej. No to jest to śmiałe posunięcie. Ja bym to widział tak, żebyś po prostu powierzchniowo popracował. I też dobrą radą jest, jeżeli wykujesz sobie już czarny, to od czarnego wychodzić z tym cieniem. Ja mam tak, że na gotowo, wiesz, na gotowo wkuwam czarny, zamykam to, a później jadę cieniem od czarnego. I wychodzę od czarnego na prosto. I myślę, że tak powinieneś zrobić i jak najszybciej przejść przez łokieć. Wiesz, wykujesz łokieć, to tak naprawdę będziesz miał zamkniętą, ciężką część pracy i wjedziesz sobie w górę z samym tym. I macie mało czasu jak na ten etap, także myślę, że powinieneś troszeczkę przyspieszyć. Powodzenia! Została tylko godzina, nie? Oni nie wiedzą, że ich takim przedłużymy. Ale to jest taka symulacja konwencji i tych deadline'ów takich podczas konwencji, które są. Ja nie patrzę na te tatuaże jakby z perspektywy mojego smaku, bo każdy ma inny. Ja oceniam ich rozwój, tych uczestników tutaj, nie? No, oldschoolowe tatuowanie, to ma być wbite i koniec, solidnie. Każdy szuka swojej drogi, ty tutaj fajnie, tutaj te blendy są takie fajne, płynne. Troszeczkę na przyszłość będziesz się to pewnie robić w cały rękaw, ale jakby to się miało tutaj zamknąć, to sobie popracuj nad tłem, żeby tutaj trochę ruchu też nadawać w tle na przyszłość, nie? Swój styl jest zachowany, fajnie. Tutaj dobrze sobie to wyciągnęłaś kompozycyjnie. Tutaj te mazy są też fajne, nie? Takie jak malarskie pędzle połączone z ołówkami, nie? Bardzo super. Czarny wbity solidnie. Kontrasty zachowane. No i te podbicie tą, wiesz, magnumką pod whipshadingiem, nie? Nadaje głębi, super. Bardzo fajna praca. Kończymy już powoli. Detalki. Czerwienie sobie siedzą. Płynne przejścia.
te kontrasty na dłoni mi się bardzo podobają. Mocno, super. Dzień dobry, super bohaterom. Widać, że kurczę, spraye to jest twoja baja, nie? Ty tutaj jesteś w tym. No musieliśmy cię wymęczyć, bo zasługujesz na to. Konsekwentnie, heja. Jak tam przy końcówce? Tutaj fajnie, ładny blendzik jest, co? Graficznie sobie te listki uchwyciłeś. Dojechany, ale... Dojechany, ale pozytywnie? Pozytywnie. Super, działajcie, nie będę wam przeszkadzał, hej. Czuję się, jakbym tak bardzo wyszedł ze swojej strefy komfortu. Coś, takie uczucie, które towarzyszy na przykład spotom, tylko że jeszcze razy 10 co najmniej, bo jest duża różnica, kiedy sobie siedzę na codziennej sesji w studio i tatuuję w spokoju, a tutaj jestem pod okiem osób, które znają się na tym o wiele lepiej ode mnie. Musiałam zatrudnić część rodziny. Mam teraz 1,5-miesięczną córeczkę. Jakoś sobie dajemy radę. Co prawda od takiej pracy w studiu mam przerwę, ale no, stwierdziłam, że nie mogę przegapić tutaj tego wydarzenia i udało się dotrzeć. Stwierdziłem, że wolę zostać przy swoim. Zredukowałem w jednym miejscu dosłownie czarny, żeby go było mniej, żeby był taki bardziej jakby, nie wiem, prześwietlony. Ale słyszałem dużo takich ciepłych słówek, także liczę na jakieś takie, no, na pewno na podium. Lubię rywalizację, lubię się sprawdzać. Usłyszałem dużo fajnych rzeczy co do mojej osoby, w jaką stronę mam iść, gdzie to najlepiej wygląda w moich pracach. No, takich fajnych protipów. Za mało mnie w projekcie było. Jak to by nie brzmiało, chodziło o po prostu o pokazanie mojego stylu, czyli pochodzenia ogólnie mojego tatuażu, czyli skąd ja sam zaczerpnąłem chęć tatuowania. Było to poprzez graffiti, bo jestem graficiarzem już od granicach 96 roku zaczynałem. Dużo bardziej się z tym utożsamiam niż z tamtym projektem, który był po prostu trochę przekombinowany. Kilku było zimnej wody wylane i to zmotywowało, żeby jednak coś kurczę, coś zmienić, coś ruszyć. I jak robiłem porównania projektu, tego co ja zrobiłem na samym początku, a tego po sugestiach, no to człowiek stwierdził, że nie, miej rację, kurde. Jednak to fajnie siądzie na skórę, nie? Każdy lubi moment Tattoo Championship, ale finał chyba jest taki, te emocje, kto wygra i tak dalej. Nasze dyskusje na temat zwycięstw są fajne. Bardzo to lubię. Kończymy dzieranie i już za chwilę oceniamy wszystkie prace. Po tej pracy widać, jak dopracowałeś sobie dłoń, miałeś na to czas, ta krew na dole też jest dopracowana i tatuaż, jeżeli chodzi o sam dół, on naprawdę siedzi. Później zaczęła się gonitwa, gonitwa jest na twarzy, gonitwa jest na odcięciu u góry, gonitwa jest na samym kapturze. Tempo pracy bym uznał jako taki w sumie twój największy problem. Masz bardzo dużą swobodę w tym takim nasycaniu mocnym cienia i to widać. Bardzo fajnie przefiltrowałeś to przez takie swoje spojrzenie właśnie troszeczkę w stronę tej nowoczesności przez dodanie tych smug takich dodatkowych. Dół pokazuje, że potrafisz cieniować, bo ta dłoń to jest petarda. I te splasze tutaj z ust, tej krwi bym przeniósł trochę więcej tych kropel też na palce od dłoni, żeby była większa interakcja między dołem kompozycji a górą, nie? Na pewno też można by z tymi cieniami jeszcze przykombinować, ale jak dla mnie jest spoko, fajnie. Gdyby odciąć samą dłoń z puszką, zajebisty motyw i faktycznie mógłby wejść na całą łydkę, też by był efektowny i mówiłby do nas bardzo mocno.
I tak samo ta góra. One są po prostu bardzo fajnymi oba elementami, z dwóch różnych stron są fajne. Bo jest też to, o czym gadaliśmy wczoraj, że ten realizm twój, ta mocna taka twoja strona, która jest na ścianie, ona tutaj jest widoczna. Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to ten tatuaż mogę nazwać jako dopiero początek czegoś, co może się rozwinąć. Powalczyłeś i nie da ci się tego odmówić. Widać, że jesteś w życiu wojownikiem i tutaj w tym tatuażu też to widać. Jest pomysł na ciebie, podjąłeś rękawicę i konsekwentnie idź w tą stronę, bo ty to czujesz, wiesz, patrząc na twoje graffiti, nie? No po to to wszystko jest. Nawiązałeś właśnie do graffiti, które robisz, trzyma się to kupy. Fajna stylowa. Pomysł na siebie masz, to jest spójne z twoją galerią. Brakuje mi pół tonów tutaj trochę. Jak sobie spojrzysz z daleka, te czarne plamy są mega, wiesz, oczojebne, że tak powiem brzydko. A środek jest jakby niedopełniony, nie? Żebyś wyszedł płynnie z tych ciemnych tonacji do światła. Świetnie zapowiadasz się jako młody artysta. Generalnie w Tattoo Championship my takich artystów jak ty szukamy, bo pod koniec, jak widzę tą twoją pracę, to ty całkowicie to obroniłeś. Mimo młodego wieku, cały czas bym to zaznaczał, ty twardo stoisz przy swojej sztuce. Mi się podoba, że od podstaw jest to przez ciebie wyrysowane. Wszystko stworzyłeś sam. Przez to, jak to zrobiłeś, powiedziałeś mi: słuchaj stary, nie będzie tych pół tonów i koniec, ja to tak widzę. Ja to szanuję, nie ma problemu, ale to jest jedyna rzecz, której ja się tutaj mógłbym doszukać tej pracy, która gdyby była, to miałbyś jedną z najwyższych ocen tutaj, dlatego że wszystko inne gra. Nasycić te kolory bardziej czarne i będzie wszystko super. Bardziej świadomie kładź te plamy, odważnie, nie bój się, że przeorasz skórę, wbij tą igłę. To ma być po prostu tam, wiesz, napakowane, wolniej trochę pracuj może, a bardziej nasycaj, nie? A resztę sobie wyciągniesz na pewno i tak, nie? Jestem na plus, tylko troszkę technika cię pokonała i to trudne miejsce na górze, nie? Według mnie. Z szacunku do tego, co jesteś w stanie narysować, musisz popracować nad techniką. Według mnie pochodzić na warsztaty bądź gdzieś, gdzie nauczysz się technicznego tatuowania, bo tutaj te braki widać. Twój wyraz artystyczny to naprawdę kupujemy i ta praca jest bardzo ciekawa. Powiem szczerze, że bardzo mi zaimponowałeś tym, jak odważnie pracujesz od samego początku. Jeśli ktoś potrafi coś narysować, to po prostu to robi i pokazuje, że to potrafi zrobić, bo większość ludzi tego nie potrafi i ty to też wczoraj fajnie obroniłaś na tej przestrzeni projektowej. Gdyby nie technika, no to byłaby dla mnie praca doskonała. Widać swobodę w projektowaniu, którą się posługujesz. Widać swobodę w koncepcji, którą jesteś w stanie zmienić na inną koncepcję, która jest spójna cały czas z całością. Czyli jesteś w stanie pokazywać poprzez swój tatuaż historię w różny sposób. Największy twoim problem jest twoja ciężka łapa. Tutaj masz szczęście, że on jest twardy i ma zajebistą skórę, nie? Bo przedramię jest bardzo trudnym i delikatnym miejscem do tatuowania. I podejrzewam, że 3/4 prac byś przeorał w wielu miejscach, pracując tak, jak pracujesz. Zwolnij delikatnie, a będzie, kurde, jeszcze 3 levele do góry, nie? Niby trywialne, śmieszne elementy, jak dwa świecące oczka gdzieś tam, nie? W ciemnym kącie, to buduje mrok w ogóle tej historii, nie? Te śmieszne elementy dodają przerażenia, stary. Super! Dla mnie to jest produkt doskonały, jeśli chodzi o plastykę, jeśli chodzi o koncepcję, jeśli chodzi o świeżość pomysłu, to wykorzystanie tych karteczek, zdjęcia, indywidualne podejście, stylowa, plastyka, historia, środki użyte do tego, zajebione. Zmieniłeś tutaj dół, to wczoraj rozmawialiśmy. Teraz nie ma tych niepotrzebnych detali, które by się pogubiły. Fajnie się zgrywa w całość. Podjąłeś rękawicę, wyszedłeś poza ten łokieć, co tą kompozycję naprawdę uszlachetnia, a nie jest to taki po prostu, wiesz, pieczątka na przedramieniu. Zwróciłbym uwagę przy następnych realizacjach, żeby się
mocniej skupić na cieniowaniu ciemnym cieniem, delikatniej. To się da zrobić dokładnie tak samo jak jasnym cieniem i będziesz w domu. Jest swojego rodzaju miękkość w tym tatuażu. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o taką plastykę twarzy, to jeszcze popracowałbym nad pewnymi elementami. Największy progres w porównaniu z galerią, którą masz na Instagramie, to ja widzę u ciebie. Podbiłeś te kontrasty czarny. Gdzieś tam jeszcze do tego cieniowania można by wyrównać, ale jest mega progres. Nie boisz się ciężko pracować, nie? Miałeś dużo pracy domowej do zrobienia, odrobiłeś ją. Na pewno musisz popracować na pewno, nie? Zabrakło ci trochę czasu, nie ma koloru na górze, tyle ile powinno być i tak dalej. Ogólnie na plus wyciągnąłeś z tego wydarzenia wszystko, co miałeś wyciągnąć, nie? Teraz tylko twoja indywidualna praca w domu i do przodu. Trzecia nagroda. Maciek, zapraszamy. Maciek Kidaj, brawo. Czuję się spełniony. Uważam, że naprawdę dobrze zainwestowany czas. Drugie miejsce, Dawid, zapraszamy. Brawo. Cieszę się ogólnie bardzo. Drugie miejsce. Stanąłem przy swoim, nie kombinowałem jakoś zbytnio. No i poskutkowało. Cztery prace mega blisko, dlatego zdecydowaliśmy się dać golden ticket jednej osobie. Tomek. Brawo. Zaskoczenie, że jurorzy docenili i dali jeszcze jedną szansę, żeby jeszcze wystartować w następnych eliminacjach. No i już pokazać ten szlif, prawda? Pierwsze miejsce dla Piotra Piaseckiego Horror. Za naprawdę crazy horror. Gratulacje. Miałem lekko nadzieję na jedno z trzech miejsc, ale to jest nadal zaskoczenie. No i na pewno jest to dodatkowy kop motywacyjny do dalszego rozwoju. W moim odczuciu wszystko rozegrało się drugiego dnia, a o tym, kto przeszedł do finału, decydowały niuanse techniczne. I to też ważny element tatuażu, który warto dopracować, mimo że ktoś może mieć dobry projekt. Ważne jest, żeby to technicznie dociągnąć do końca. My w tym projekcie szukamy indywidualistów, którzy odchodzą w swoim warsztacie na tym poziomie projektowym od tego, do czego tutaj przywykliśmy. Było kilka takich prac, które nie zostały nagrodzone, a też na te nagrody zasługiwały. Kolejne sztosowe prace są wykonane. Duże progresy, nowe osobowości, skromni, dojrzali, emocjonalni, pewni swego, poszukujący drogi. Wszystko tutaj się wyjaśniło, daliśmy odpowiedzi, myślę, że na wszystkie ich pytania. Realizacje są mega, no i co, jedziemy dalej z naszą społecznością.